Dzisiaj manko elektryczne świry. Witam was w kolejnym odcinku elektrycznej bazy wypadowej. My wczoraj prosto po pracy z Moniką zapakowaliśmy rowery do pociągu, przetransportowaliśmy się do PKP na Łęczów, stamtąd już na kołach przyjechaliśmy do Agroturystyka Zaborze 47. Zapraszam. Elektryczne świry, my już ruszamy w przygodę. Jedziemy w stronę Kazimierza, tak jak zawsze. Okej, przygodo, tam gdzie nas kółka powiozły. Zabraliśmy na wyjazd na radia. Dzisiaj bardzo mocno wieje. Jacek będzie z nas dumny, że korzystamy z radia. W drodze powrotnej będzie niezła górka, raczej podgórka. Fajnie jeszcze, bo dużo ludzi nie ma. Można elegancko sobie przejechać, a my nie zatrzymujemy się. Jeszcze tutaj wrócimy, jedziemy dalej. No jak nie macie ramy typu full, to będziecie mieli niezłą przeprawę. Siemano, elektryczne świry. Trochę inna narracja, bo z mojej strony przyjechaliśmy teraz do Kazimierza. Jesteśmy na ruinach zamku w Kazimierzu. Trasa tutaj jest bardzo stroma i przez kocie łby, ale daliśmy radę. Jednak sprzęt elektryczny to sprzęt elektryczny, wszędzie da się dojechać. No a widok, sami ocencie, rekompensuje raczej wszystko. Na dole bulwary w Kazimierzu, Wisła, więc pozdrawiamy wszystkich z Kazimierza. Bardzo miły pan w okienku powiedział, że jak najbardziej z rowerami można wejść, można postawić i sobie je przypiąć i zwiedzać ruiny zamku. Także jak będziecie, śmiało rowery wprowadzajcie. Monika mi uciekła. Baterię zmieniałem. Jedziemy, gonim ją, panie, gonim. O, patrzcie, nie mogę jej dogonić. Dawaj, pędzi wiatr. Dawaj. Pedałuję, jeśli nie wstydzę. No i jak było pod górkę, to teraz mamy z górki. Idę do tego asfalcikiem. My na pewno dobrze pojechaliśmy. A co to za różnica? Hej, przygodo. Zegarek pokazuje mi przejechane 15 km, a pędźwiat nadal ma pełną baterię. Tak prowadzi ścieżka na korzeniowy wąwóz. W tamtym roku to podjeżdżaliśmy od innej strony. No i znowu wracamy do Kazimierza. Jedna z bardziej malowniczych uliczek w Kazimierzu. Po lewej i po prawej stronie są jedne z najstarszych domów. My sobie robimy krótki pit stop nad Wisłą. Lubimy sobie chwilkę posiedzieć tutaj, bardziej w takim naturalnym klimacie, z daleka od wszystkich ludzi. I za chwilkę ruszamy dalej, eksplorować sobie. Zawsze staramy się jakoś tam... Mówiłeś do mnie? Tak, do kamery. Będziesz to nagrania. To mamy cały czas prosto? Do końca i w prawo. Wiesz, ja też jadę na eko nadal. To zmień na czerwony. A jak nam nie wystarczy? Przestań zmień na ten czerwony. Ale podjazd. Aż mi jedna kreska spadła. Dobry podjazd. Cały czas pod górkę. No mi 7% weszło. Ale sobie trasę wybraliśmy. Ja mówię z gracji odłożone tylnie. Yeah, yeah, yeah. I love to wake up.
Chodźcie, pokażę wam, jak my mieszkaliśmy. Zacznijmy od aneksu kuchennego. Jest przepiękny. I pamiętajcie, nic nie zabierajcie ze sobą. Główna część to przepiękne, duże małżeńskie łoże. Na pewno na nim się dobrze wyśpicie. A tutaj wieczorami możecie odpalić sobie kozę i posiedzieć na kanapie. Chodźcie, pokażę wam jeszcze przepiękną aranżację łazienki i widok z okna. Jak możecie sami to zobaczyć, wszystko jest dopasowane perfekcyjnie. No i ten przepiękny widok z okna o poranku. Pożegnajcie się już z zaborzem 47. Lecimy dalej. Hej, przygodą. Dzisiaj niedziela, ruch się ewidentnie wzmożył. Nie wiem, czy to jest tym, że pogoda się jednak poprawiła, słoneczko wyszło, ale wiatr jest mocniejszy niż wczoraj. Tutaj jest przystań dla motorówek, łódek. No i jak możecie zauważyć, też zaraz wam pokażę. Kampery. Tutaj normalnie w sezonie, dopiero się rozpoczyna, to raczej o miejsce ciężko. Taka przyjemność promem, dwa rowery plus dwójka normalnych, czyli dorosłych osób, 24 zł. O karwasz, pędzi wiatr. Przepraszam cię za te kocie łby. Dotarliśmy na zamek w Janowcu. Niestety nie można tam nawet wprowadzać rowerów, więc my nie będziemy ich nigdzie tutaj przypinać, zostawiać. Zostajemy na punkcie widokowym i zaraz ruszamy dalej, bo też czas nas goni. Niedługo mamy pociąg powrotny. To się nazywa hej przygodą, a nie jakieś tam utarte szlaki. Jak sami widzieliście, to miejsce jest raczej przeznaczone dla rodzin, rodzin z dziećmi. My jedziemy dalej. Gmina Janowiec. Żegna. Dojechaliśmy na PKP Puławy, za nami 40 km, czekamy już tylko teraz na pociąg i wracamy do Warszawy. Do zobaczyska, do następnego. Elo!